Zostały mi dwa bossy, Malenia i Radagon plus Eldeńska Bestia, więc to są dwa najtrudniejsze bossy w tym momencie. Na pewno dwa bossy, które mi zajęły najwięcej czasu na Bouranie, ale z drugiej strony, na SL1 ranie. Ale z drugiej strony to są też bossy, znaczy w tym ranie było też wiele bossów, z którymi ja miałem problemy. Z którymi nie miałem problemu na SL1, a też z kolei były bossy, z którymi było odwrotnie. Że miałem problemy tu, a tam nie, tu tak, tu nie, a tam tak. Więc to ciężko porównać. Ale no. I w ogóle leci reklama, a ja nie zauważyłem nawet. Już. Więc tak, kończyliśmy tutaj. Właśnie, mamy piwny piątek. Piwny piątek. O dziwo, to wciąż nie jest piwo. Dwa razy LD na MG+, o proszę. Znaczy, jak lecisz, wiesz gdzie lecieć, bezpośrednio, to można szybciutko przejść. To nie jest piwo, to jest ostatni drink z tego bourbonu, który mam, miałem, przez ostatnie dwa tygodnie. Ale mam jeszcze czteropak piwa w lodówce, więc jak to się skończy, to tam pójdziemy po to. Da się przejść, tak, jak najbardziej. Jak wiesz gdzie iść i masz wszystko już, co po drodze potrzebujesz, to spokojnie można przejść. No bo tak naprawdę... Czy musisz Margitę zabijać? Teoretycznie nie musisz. Ale Margitę wypada zabić, żeby dojść do Godrika. Zabijasz Margitę, zabijasz Godrika, Renale lub Radana. Lecisz do tego, do miasta. Później z miasta, jak już zabijesz bossy w mieście, to lecisz na lody. Zabijasz, jak mu tam, Ognistego Olbrzyma. Później od razu Farumazula, Maliket, Godfrey i Bestia. I pyk. Easy. Nagrywać speedruny, a czy wiesz, speedruny... Speedruny to jest ciężka kwestia, czekaj, gdzie ja jestem, bo nie pamiętam. Speedruny to jest ciężka kwestia, bo speedrunnerzy... Znaczy, speedruny dzielą się na parę kategorii, nie? O, fuck. Speedruny dzielą się na parę kategorii, to co najmniej parę. Bo są speedruny... tak zwane bez glitchów całkowicie, a są speedruny glitchowane. I każda kategoria się inaczej nazywa, jest jakiś tam glitchless właśnie, są any percent, no i any percent jest robione chyba w poniżej 4 minuty już teraz. Wydaje mi się, że o tym mówiłem ostatnio, ale nie pamiętam. I ja tych kategorii z glitchami nie lubię, szczerze mówiąc, oglądać. Mega mnie nudzą. Wolę oglądać te, które jednak rzeczywiście trzeba przejść przez bossa, a nie, że robi się wrong warpa plus ten teleportowanie się. To jest takie mech. Mech. Znaczy to ma też swój sens, nie? Wiadomo, że od lat, od zawsze jest takie coś jak Awesome Games Done Quick, AGDQ. Taka charytatywna, chyba co roku jest, tak? Takie coś charytatywne. Że ludzie robią speedruny i w międzyczasie ludzie robią donaty, zazwyczaj chyba na raka, tak mi się wydaje. W sensie wspomagające osoby z nowotworami. To jest świetną ogólnie inicjatywą IMO. Ja zazwyczaj właśnie zawsze czekam na parę gier takich, ale praktycznie w każdej grze się glitchuje. Rzadko jest tak, że gry są, nawet te stare gry, te z czasów NES-a i tak dalej, one są wszystkie glitchowane. Więc jeśli ktoś mówi, bo widziałem takie głosy, że o, Elden Ring, speedrun, ale glitchujesz, kiedyś się tak nie robiło, kiedyś... Nie, nie. Nawet w gry z lat 80., przepraszam, 90. może, się glitchuje. Glitchuje się tylko po to, żeby przejść szybciej. I to nie jest nic nowego, jeśli ktoś wam mówi, że tak kiedyś nie było, nie, tak było zawsze. Są po to specjalne różne kategorie, żeby inaczej to wyglądało. Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem co. Ale ja też wolę te bez glitchy, bo są według mnie ciekawsze. I są bardziej dostępne dla normalnych ludzi, że tak powiem. Bardziej zrozumiałe. Bo jeśli widzisz te glitchowe rzeczy, to jednak musisz troszeczkę w tym community siedzieć, żeby wiedzieć, co dany speedrunner w danym momencie robi. Dobra, ale problem jest taki, że gadając sobie tutaj z wami, doszliśmy do bossa. Jest to Malenia. I ja mam na nią troszeczkę plan, ale nie do końca. W zeszłym tygodniu mówiłem, że weźmiemy sobie... Mogę ściągnąć.
weźmiemy sobie ten sztylet i założymy na niego krok wasalnego rycerza, żeby uciekać, kiedy ona będzie robiła tego swojego waterfall dance'a. Na razie tego nie zrobię, zobaczymy, jak będzie bez tego szło. Teraz wyjdziemy na bank umrę, nie ma opcji, że nie. Więc przejdziemy tylko wyczuć wody, przetestować. Test the waters. Więc wejdziemy z tymi strzałami. I am Malenia, Blade of Mikala, tak. And I have never known defeat. Ale Malenia jest słaba na krwawienie. Malenia jest słaba na lód. Więc, jako że teraz mamy już dostęp do tego pieprzonego lodowego gówna, to gdzieś w tej okolicy jest w chuj tych pączków, tak, lodowych, więc możemy je nazbierać spokojnie, sobie nakraftować lodowych strzał. Możemy też kraftować od samego początku praktycznie strzały krwawiące, więc ich też nakraftujemy i wydaje mi się, że te dwie strzały będą najlepsze na tego bossa. Ale zanim to, ja muszę iść do toalety. Czy nie? Nie, dopiję drinka, naleję, pójdę po piwo i wtedy pójdę do toalety i zrobię wtedy taką pewnie 3-minutową przerwę. Boję się Maleni. No, napij się wody, pach. No dobrze, że jeszcze bossa nie zacząłem. Uff. Mocny ten drink. Wylałem resztkę butelki. A tam było tak na półtora albo nawet dwa drinki. Ale już nie chciałem. Chciałem skończyć to i wziąć sobie piwko po prostu. Cały dzień wody nie piłem. A piłem dużo wody. Szczególnie wczoraj i dzisiaj. Bo ja piątki i czwartki zazwyczaj jestem na home office, więc pracuję z domu. Więc tą butelkę zawsze mam prawie że pełną, jak jestem w domu. Także no. Oh, Malenia. W ogóle dotąd w pracy mieliśmy taką lodówkę z napojami. Mieliśmy pole zero i coś tam, różne soczki, masę. A teraz nam zamontowali takie nalewaki, jak są w KFC na przykład, nie? I się cieszę po części, po drugiej części nie, bo uwielbiam Cola Zero. Wszyscy u nas w firmie kochają Cola Zero, więc Cola Zero zawsze schodziła pierwsza. Teraz mamy Pepsi Max w tym nalewaku, z tym, że ono smakuje kurwa paskudnie. Więc mam nadzieję, że coś z tym zrobią, bo to jest złe. To jest ta zła rzecz, a ta dobra rzecz to jest to, że mamy teraz Iced Tea. I Iced Tea jest Iced Tea Green Tea. Heed my words. I am Malenia. Blade of Mikala. Blade of Mikala. O, to będzie straszne. Z wodą rozcieńczony, tak, dokładnie. To jest taki koncentrat plus woda. Dlatego mówię, ta cola, to Pepsi jest straszne, ale Iced Tea jest spoko. Dobra, ona po pierwszym wejściu jest zawsze bardzo agresywna. Tak jest. Come on. Dobra, na szczęście Malenia nie ma takiego dziwnego AI jak PvP. Znaczy PvP przeciwnicy. Więc ona nie dożuje aż tyle, ale ma tego swojego sidestepa, który jest jednak annoying. Czy ja zarażę ją tym hitem w końcu? O, to był zły pomysł. Pierwszy hit we mnie, okej. Czy ona ma jakąś... Ja patrzyłem w zeszłym tygodniu sobie na jej odporności, ale nie pamiętam jakie ma. Ale... Wydaje mi się, że już sporo strzałów w nią wpierdoliłem, a ona ciągle nie ma hita. Przestań dożyłować, głupia! Izdo. Przez chwilę chciałem się zatrzymać, potem stwierdziłem, ej, nie. Halo, jestem u siebie. Boję się, że będę musiał ją trzymać rzeczywiście
dość blisko, jakbym grał melee buildem znowu. O, oho, to jest to. Nie umiem! Nie umiem! Nie umiem. Dobra, dopijam to i robimy minutkę przerwy. Ja sobie dodaję piwa, pójdę się odlać i ten. I zaraz wracam. Może to jest ten moment, żebym ja się w końcu nauczył to dodżować? Lub wyciągnąć tarczę, jak to robi? Nie, bo wtedy jak się leczy. Ja bym chciał się w końcu nauczyć to dodżować. Jak wrócę, to włączymy sobie jakiś tutorial na YouTubie i zobaczymy, jak się to robi. I będę męczyć. I chyba oleję strzały te zatruwające, bo zajebałem jej jakieś 15 strzał i nic to nie dało. Także, ale mocosz. This is a strong one. Nie działa tak, jak masz. No to wiem, ale... Nauczymy się. Muszę się w końcu nauczyć. To jest mój kolejny run i ja ciągle nie umiem tego zdrować. Zawsze to jakoś cheezowałem i tak dalej i... wolałbym nie. Wolałbym się w końcu nauczyć. Wypadałoby. I w końcu, trzeci tydzień od wtedy, kiedy to wprowadziłem, piwny piątek, mam rzeczywiście piwo. Mam dyskie, jakby ktoś pytał. Mimo, że nie jestem fanem lagerów, ja generalnie uwielbiam, jeśli chodzi o piwo, to wszelkiej maści Pale Ale. APA, IPA, Double IPA i to wszystko, to jest to, co ja uwielbiam najbardziej. Ale są zwyczaj piwa drogie. Jesteś z Tychów? Tychy Górę, o proszę! Nie, właśnie byłem w Żabce i miałem taki... Ja jestem we Wrocławiu, tak? Miałem taki problem. Wrocław się za bardzo z Poznaniem nie lubi, a chciałem kupić Lecha. Więc stwierdziłem, że no może nie, bo zaraz mi jakieś drechy na ulicy dopadną, jak zobaczą, że kupiłem Lecha, nie? I oczywiście do żartów, nie? Ale z tych polskich piw, takich typowych, koncernowych, chyba Tyskie jest takie najsmaczniejsze, mi się wydaje. Jak byłem w liceum, to uwielbiałem Żubra. Ale to było liceum. Dobra. Wróćmy do normalnej sceny. Kiedyś się nauczę. O, to trzeba zresetować. I to nie jest to. To jest to. Mieszkasz blisko browaru tyskiego? O, proszę. O, proszę. No, także ja piwa nie piłem takiego zwykłego od miesiąca, chyba? Tak mi się wydaje. Ja ogólnie bardzo mało alkoholu piję. Zacząłem pić, jak zacząłem streamować. Piękny, chmielny zapach, jak się przejeżdża. O, proszę. Znaczy, ja jestem, pochodzę z Nowej Soli. I u nas jest coś takiego jak browar, stary browar. Ale od kiedy ja chyba żyję, to w nim się chyba nic nie robi. Tak mi się wydaje, po prostu jest. Co ja chciałem zmienić? Strzały. Załóżmy te z zimnej kości. Załóżmy te z krwawej kości. I chyba musimy... pokraftować trochę. Na pewno kupiłem sporo kości ostatnio, więc co najwyżej będę musiał farmić. O, mam tego dużo. Mogę zrobić 11, czyli będzie tego 110, tak? Okej. To 15. Strzały z krwawej kości, nie mamy róż, okej. Okay. No to musimy skoczyć po róże jeszcze. I teraz będę już próbować to zabić. Dopóki nie dojdę do drugiej fazy, to będzie ech. Znaczy tak, jeśli chodzi o alkohol, ja przez długi czas miałem tak, że w ogóle nie piłem przez ostatnich parę lat i zacząłem pić dopiero kiedy się przeprowadziłem do Wrocławia, ale nie dlatego, że się przeprowadziłem, tylko dlatego, że moja firma jest na tyle postępowa, że mamy kranik z piwem darmowym w firmie, oczywiście na czas po pracy, więc no, jako że było za darmo, to tak zawsze w piątek ktoś zostawał i się siedziało i po prostu się piło piwko. I to jest miłe. To jest bardzo miłe. I wtedy zacząłem pić dużo więcej. Bo ja generalnie przez jakieś dwa lata między 2019 a 2021 mógłbym na palcach jednej ręki zliczyć okazję, kiedy ja rzeczywiście piłem alkohol. Tylko, że to też łączyło się z tym, że ja byłem na diecie. Bo ja kiedyś byłem dużym chłopcem, że tak powiem. Ważyłem w najgorszym momencie swojego życia. Wagowo najgorszym. 120 kg. A później w pół roku schudłem do 66. Więc to był hardcore. Ale to między innymi właśnie dzięki temu, że całkowicie wyeliminowałem alkohol z jakiejkolwiek diety.
nawet na Sylwestra. Jedyne co wypiłem, to dosłownie jedną szampkę, lampkę szampana. Ale no, chudnięcie to jest temat rzeka, o którym ja mogę mówić długo, długo, długo. Jakby ktoś miał problemy z tym, to let me know. Pamiętajcie, nie słuchajcie żadnych trenerów, kurwa, personalnych. Bo to najważniejsze to jest to, co macie w głowie. Dobra, tych tych krwawych główien uzbieramy trochę tak, żeby mieć do 200 może strzał tych krwawych. I zaraz włączymy sobie filmik, jak dodżować malenie. Bo jestem tego ciekaw. Ja na pewno kiedyś to szukałem już. Z tym, że popatrzyłem na to i stwierdziłem, nie chce mi się. Więc, może w końcu czas się tego nauczyć. Okej, mamy tyle. Dobra, cyk. Niektóry to będzie teleport. Kaplica? Brzmi jakby to mogło być to? No nie. Kanał to jest za wysoko. Korzenie? Nie jestem pewien. Okej, jest. Czyli jesteśmy tutaj, dobra. Przejdźmy sobie tutaj. Szkoda, że nie można PS5 grać z PC. Koda, tak, no. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma nic, co by przeszkadzało w tym. Ani PS5, ani PlayStation, ani PC. W Elden Ringu nie ma przewagi, tak mi się wydaje. To jest gra bardzo uniwersalna. Jeśli chodzi o PvP, czy współpracę, czy cokolwiek. How to dodge Malenia. Okej. How to dodge Waterfall Dance. Pierwsza rzecz. Jakie ludzie wyszukują na świecie. How to dodge, po wpisaniu how to dodge, Waterfall Dance, Malenia, dopiero jest później punches. Kogo obchodzą prawdziwe uderzenia w realu? Nie, liczy się tylko Elden Ring i o to, żeby nie zostać wpierdol od Maleni. Dobra, pierwszy filmik. Włączmy music. Ja bym chciał tak bardzo, no i on od pierwszego uciekł. Poczekaj. Włączmy 05. Od pierwszego uciekł całkowicie. Od drugiego rolnął w jej lewą stronę. A później co? Co? Od pierwszego uciekł, drugi zrobił w lewo. Później, w lewo, ale w nią. Później w prawo całkowicie, ale po jakimś tam czasie, nie od razu. I tyle. Okej. Okay. To bazując na tym filmiku, próbujmy. najpierw spróbujemy ją zlodzić, a potem dopiero... Czy ja chcę ten łuk? Chcę ten łuk. Będziemy ją trzymać, wydaje mi się, troszeczkę bliżej, bo jak jest daleko, moje strzały dłużej lecą. Szczególnie te, które są ciężkie, jak teraz skraftowałem, będą dłużej lecieć, więc ona będzie miała więcej czasu, żeby to zdrożować. Najpierw ją zlodzimy, a później ją dopiero napijmy się. Okej, okay, czyli już. Od pierwszego odbiegamy, aha, taki chuj. Drugi w lewo i też nie wyszło. Roluję, liczę. No to jest... Tak teoretycznie można, nie? Ale właśnie, ja bym chciał się tego nauczyć. Żeby to było konsistent. Bo nie ma czegoś takiego jak skill, jeśli nie jesteś zawsze taki sam w tym, co robisz. You know what I mean, nie? Złota przysięga. Nie. Dobra, spróbujemy... Jeszcze raz. Gościu ją najpierw pierwszy atak odbiegł. Jego się da wybejtować teoretycznie, tak? Więc jeśli widzimy, że Malenia dochodzi do 1/3 HP, to odbiegamy, bo wiemy, że ona prawdopodobnie zaraz użyje Waterfall Dance. Po pierwszym rolnął w nią w lewo, po jej lewej stronie, a później poziomo w prawo, po tym pierwszym rolu. Będę próbować tak zrobić, zobaczymy, czy wyjdzie. Okej. Okay. Ej, nie rolnąłem. No i chuj. Całkowicie nie tak. Znaczy, pierwszy roll był straszny z mojej strony, bo za późno go wykonałem. Ale drugi, ten w prawo, niewiele dało generalnie. Dobra. Zobaczmy inny filmik. How to dodge Malenia. Taki typowy tutorial. Detailed dodge guide. A nie, że gościu, który to robi po prostu. Hi, I'm Chris, aka The Philosopher's Games, and today we look into Malenia, Blade of Mikula. She is one of the hardest bosses in Elden Ring. For some people, even the hardest. One to of jest the najtrudniejszy boss. In this fight is avoiding being killed by her super attack called Waterfall Dance. That is at least the name of the ability of her weapon. And in this guide I try to explain you in detail how to do the attack completely. Później w lewy róg, a później w prawo, to jest to samo. 103 and earlier.
In phase 1 it's probably the easiest to dodge because tu rolą w prawo. Roundabout know a w niebo, when to nie był coming, dance. Even before seeing the wind-up animation for it. Cyk. She does it for the first time in phase 1 when her health is down to 70-65%. Czyli and około jednej trzeciej. When she is down to around 30%. So when you keep an eye on the health bar, you can prepare for the attack and keep a bit of distance, though sometimes she is stubborn and won't do it right away. It seems there's some kind of cool. Poczekaj, czyli on robi to tak samo? Da się robić na samym bieganiu też? No dobra, próbujemy dalej. Może na razie te lodowe strzały zamienię na zwykłe. Znaczy na samym bieganiu może się da, ale trzeba wiedzieć jak. Najlepsze jest to, że. Znaczy to jest w sumie w wielu przypadkach, nie tylko w grach komputerowych. Jak widzisz, że ktoś coś robi, to się wydaje takie łatwe. Ale później próbuję zrobić to sam i jest takie, czekaj, co? Czemu to wyglądało o wiele łatwiej, jak ty to robiłeś? Baitujemy, tak jest. Uciekamy. Później w nią i w prawo. I mean, to nie było to idealne? Drugi już? Okej, okay. Więcej praktyki przynajmniej. Nie było to idealne, ale nie było też najgorsze, bo przeżyłem. Come on. Jest pog troszeczkę. Jest pog. A, o cholera, nie spodziewałem się. Pierwszy raz trafię na streama w najlepszym momencie. Dobry wieczór, siemanko. Siemanko, właśnie ja patrzyłem na spójnik i nie wiem, czy czytać uzyw, czy używ. Czy tu chodzi o używki, czy nie chodzi. I dziękuję za followa. Czemu nie wyskoczył... Nie wyskoczy powiadomienia. Ale dziękuję bardzo za followkę. Malenia. Dobra, ej. Jeśli dobrze zareaguję, wybejtuję ten waterfall dance, to uda mi się odbiec. Ten pierwszy atak potrafi zdożować, ale ten drugi jest dziwny. Znaczy wiem, jak go zdożować, tak? Czyli muszę w nią prawą lub lewą stronę. Tylko pytanie, co z tym kolejnym? Bez polskiego znaku akurat, ale wiele osób się myli. Okej. Okay. Czyli uzyw, okej. Okay. A, dobra. To weźmy z powrotem lodowe strzały, mimo że już ich trochę zeszło. I spróbujmy. No, teraz tańczy. O, zjebałem. Fuck. Lodowymi perfumami, tak. Malenia, oblodzona trochę, słów. Ej tam. Oblodzona. Kurde. Ten drugi atak, jak tańczy. To jest najgorsze, dobra. Czy ktoś pamięta, gdzie ja farmiłem te lody? Chyba w drodze tego gościa, nie? Co do moga biegłem. 122 podejścia, o stary. Znaczy, jak grałem pierwszy raz, to był boss, który mi najwięcej czasu zajął. I też nie potrafiłem tego robić. Więc ja pamiętam, że na pierwszym podejściu moim, jak w moim pierwszym przejściu gry chciałem to zrobić, to założyłem talizman, który jak najbardziej zwiększa redukcję damage'u, założyłem HP, założyłem najcięższą zbroję, po prostu żeby mnie nie zabiła w tym czasie. To chyba nie jest tu, gdzie ja chcę być. To było bardziej w tę stronę. Więc tak sobie z tym poradziłem, także połowę razy ginąłem, bo nie miałem farta, to były randomowe role. Ała. Ale jak grałem... Fucking hell, jak grałem SL1... Gdzie ja idę? Okej, okay, żyję. Jak grałem... O, są kwiatki. Ja po te kwiatki tu przyszedłem. Jak grałem SL1, to wziąłem krok wasalnego rycerza, to jest taki Ash of War, który jest takim jakby ulepszonym rolem, założyłem na jedną z broni i w momencie, kiedy ona waterfall dance robiła, to po prostu wpieprzałem tym jak najdalej się da. I działało i uciekłem, nie zabiła mnie, w końcu przynajmniej, bo tam przy wielu próbach się udało jej zabić, ale no nie jest to łatwe. I teraz stwierdziłem, kurde, wypadałoby w końcu się nauczyć. W drugiej fazie w tym czasie byłeś tylko 4 razy i akurat siadł. O proszę, to nie. Ja miałem tak, że do drugiej fazy dochodziłem wiele razy, ale w drugiej fazie mnie bardzo często zabijała. W ogóle jak grałem pierwszy raz, to był chyba jeszcze tydzień premiery. Ja specjalnie sobie nic nie spoilowałem. Wiedziałem, że z Malenią będzie się bić, bo ktoś mi powiedział. Ała. Ale nie wiedziałem, że ona ma dwie fazy. Ja myślałem, że po pierwszej fazie, okej, okay, don, wygrałem, fajnie, super. Aha, okej. Okay. A później się okazało, że ma drugą fazę i to jeszcze gorszą niż pierwszą. Więc trochę lipa.
pierwsza faza trudniejsza, twoim zdaniem? Mi się wydaje, że nie, że... Znaczy, wydaje mi się, że możesz tak ci się wydawać, bo zanim dojdziesz do drugiej fazy, to często pierwszej się bardzo dobrze... Do pierwszej się bardzo dobrze przygotujesz, nauczysz się jej w końcu. Chociaż troszeczkę. Bo tak naprawdę druga faza nie różni się mocno od pierwszej, oprócz tego, że przy połowie ataków ma szkarłatną zgniliznę, nie? Tak mi się wydaje, że to jest kwestia tego. Bo one się bardzo nie różnią. Tylko ta szkarłatna zgnilizna plus w drugiej fazie ma, nie wiem, może 1, 2, może 3 dodatkowe ataki, jak tymi swoimi kopiami dziwnymi strzela. To mi się nie podoba, nie wiem jak to dożować, od tego po prostu uciekam zazwyczaj. Ten skok na samym początku to się w kwiatka zamienia, a później go używa po raz drugi jeszcze. I tam pewnie jakiś jeden atak więcej jest, ale reszta to jest to samo, to jest ta sama malenia, nie? Dobra, lodowe strzały, ile tego zbierałem? 63 tego zebrałem. Okej. Okay. 170 strzał zrobimy. No to wróćmy. Kurzenie świętego drzewa. Okej, okay, zobaczmy te moje talizmany. Nie, mam dobre talizmany. Nie ma sensu brać talizmanu na zwiększonym zasięg kółku, ani trochę. Myślę, żeby zamiast energii wziąć to. Zwiększa negację obrażeń fizycznych. To mi daje plus 20% od damage'u. I te, tak, te duchy. Właśnie o tym mówię, że jej kopię. To właśnie o to mi chodziło. I tego ataku nie umiem dodżować. Zazwyczaj właśnie od niego uciekałem, jak najdalej się da. Więc no. Bolesna wiecie co? To i teraz jeszcze nie, ale wydaje mi się, że to może być ten moment, kiedy ja mogę zacząć chcieć używać łuki runiczne. A do tego byśmy chyba chcieli, tak mi się wydaje, runę Radana odblokować. Ale jeszcze nie.